Witam Was, moi drodzy. No i na tej lekcji będziemy sobie rysować proste, ale bez kratek. Widzicie, już się tu uśmiecham do Was, tak, bo to wcale nie jest takie trudne. No może też niełatwe, ale wcale nie takie trudne, jak niektórzy myślą. Zaraz się tego fajnie, szybciutko nauczymy. Pamiętajcie, że proste nie mają początku ani końca, prawda? No i możemy je sobie rysować, one mogą się przecinać albo nie, a my dzisiaj będziemy sobie rysować takie szczególne proste i zobaczymy, czy pamiętacie, co to znaczy z poprzedniej lekcji. Jak ja narysuję taki znaczek, co to znaczy taki znaczek? Że prosta L, małej literki to L, prosta L jest jaka? Taki znaczek jest prostopadła do prostejka. Jeżeli jest prostopadła i taki znaczek obrócony jak literka T, to znaczy, że pomiędzy nimi jest kąt prosty. I jak to teraz narysować na białej kartce, gdzie nic nie mamy, żadnych kratek? A jeszcze w dodatku, słuchajcie, żeby utrudnić, to wezmę to tak, o, krzywo narysuję. Po kratkach by się też dało krzywo, ale jeszcze specjalnie, żeby utrudnić, wzięłam taki biały papier. Będzie bardzo prosto. Jest tak proste rysowanie, że zaraz aż się sami zdziwicie, jak to jest prosto. Podpiszmy, że to jest ta prosta L i ona ma być prostopadła do prostejka. To bierzemy sobie nasz sprzęt. Pamiętacie z pierwszej lekcji, że musi być dobry sprzęt. U mnie to będzie taka ekierka, która ma świetny tutaj kąt prosty. W ekierce ten taki największy jest prosty, bo ekierka ma jeszcze jeden taki chudy i jeszcze jeden też ma taki chudy. Tak? One się ostre przy okazji nazywają, no wszystko ostre. Tych ostrych my nie chcemy, my chcemy mieć ten kąt prosty, ten, tak? I tą ekierkę możemy obracać tak albo tak, jak kto woli. Zaraz Wam pokażę, że to nie ma znaczenia. Ja na przykład sobie z tej strony wezmę. Żeby narysować prostopadł, to musimy sobie usiąść, słuchajcie, jak ja to mówię, usiąść sobie na tej prostej, tym jednym ramieniem z tego kąta prostego, tak sobie tu usiąść, dokładnie na tym ramionku i możemy sobie teraz tak jeździć po tym ramieniu, ale tak prościutko. O, widzimy go? Tak prościutko sobie możemy jeździć po nim. No, równiutko, żeby się nie przesunęło. Powiedzmy, chcę mieć tu. Gdzie chcecie? Oboje. Jak ja bym chciała mieć tu, to teraz sobie odrysuję, słuchajcie, to drugie ramię tej ekierki. Dobrze, odrysowałam sobie to drugie ramię. Jak ktoś by miał zaokrąglone, to niech nie dojeżdża do końca, tylko tam, gdzie to jest równiutko. Sprawdzę sobie, słuchajcie, czy to mi dobrze pasuje. Tu musi być równiutko to jedno ramię. Teraz przesuwam się tak delikatnie po tym. Nie krzywić, bo uczniowie mają tę tendencję, że krzywią. To musi być naprawdę równiutko, musimy być precyzyjni. Nic na oko, nie? Z poprzednich moich filmików wiecie, że ja często rysuję na oko, ale to nie geometria. W geometrii nic na oko. Wszystko precyzja, dokładność. Czyli dokładnie jesteśmy na tym ramieniu. Idealnie przesuwamy sobie i dojeżdżam do tego drugiego ramienia. Tak? Mam tutaj odrysowany kąt prosty. Dobrze. I na przykład chciałabym, żeby one mi się przecięły, bo one już są prostopadłe, ale one się jeszcze chwilowo nie przecinają. No, wszyscy uczniowie wiem, że lubią, jak to się wszystko przecina. Dobra, przedłużmy sobie. Dobrze? Przedłużmy to sobie. Tak? A i już widzicie bazgroły. O, jakie mi tu wyszły takie nierówne. To jest geometria, słuchajcie, nie może tak być. Takich bazgrołów na lekcji matematyki żaden nauczyciel nie lubi, ani żaden matematyk porządny. Wygumowujemy te nasze bazgrołki, dlatego trzeba mieć dobrą gumkę, pamiętacie, w miarę dobrą, żeby nie robiła mazów. Co szybko robimy? Porządnie to wszystko tutaj jeszcze raz rysujemy. Idealnie. Musimy tak zrobić ołóweczkiem, żeby widzieć, czy to się dokładnie w tym samym punkcie styka. Tak, to jest ta precyzja. Tu przedłużyłam. I jak to robić jeszcze raz? No, biorę sobie jeszcze raz tą ekierkę. Znowu tutaj siadam tym jednym ramieniem. O, tak. I sobie, mogę w tym samym miejscu, mogę w innym. Gdzieś w jakim miejscu, ale równiutko, nie przekrzywiać.
tylko równiutko, jak to tak siedzi na tej prostej, to odrysowuję sobie jeszcze raz ten kąt, dobrze? Ja mam taką fajną ekierkę szpiczastą, nic nie zniszczoną, co i mogę tak aż do końca zrobić. Tak. No i teraz idealnie staramy się to precyzyjnie przedłużyć, już wiecie jak. Patrzę, czy jak kawałek narysuję, czy to będzie idealnie. O, widzę, że zaś już nie. No to jeszcze przedłużam troszeczkę dalej. To musi wejść idealnie, dobrze? No, o, no i już jest coraz to lepiej, ale jeszcze nie. To jeszcze to idealnie. O, trzeba idealnie narysować. No, powiedzmy, że takie coś już może być, dobrze? A już jakiś nauczyciel, powiedzmy, jak to będzie początkowe lekcje, to już Wam powie, no dobra, starasz się bardzo być idealnym. Okej? No, o, takie widzicie, kreski i tak dalej. No, byłoby idealnie, by to była jedna kreska, tak? Jakbyśmy to więcej razy trenowali, to byście widzieli, że to by się udało. Dobrze? Ja spróbuję narysować raz tak, żeby to naprawdę było idealnie. Mam pokazać, że to się da. Jeszcze raz przykładamy do tego ramionka. Przykładamy. I gdzieś sobie narysuję tutaj. I tak, słuchajcie, jak ktoś chce być bardzo idealny, to najlepiej sobie tak obrócić troszkę. Przyłożyć w ten sposób, bo tak się najlepiej rysuje. To taką Wam ciekawostkę podaję. W ten sposób ręka najlepiej rysuje, tak? Czyli tak pionowo nie bardzo, lepiej to będzie w ten sposób narysować. I zobaczycie, widzicie? Lepiej się rysuje. Czyli można sobie to czasami obrócić, bo tak nasza ręka jest jakoś stworzona, że lepiej się tak rysuje niż w ten sposób. Czyli ten rysunek, jak na matmę, jakiś nauczyciel sprawdza, powie, o, to tak nie bardzo, niedokładnie. Można sobie go wtedy co? Naszym sprzętem i fajnie go co znowu? Wygumować, żeby nam tu nie przeszkadzał. Tak. No, geometria jest dosyć czasochłonna, sami widzicie, nie? No bo niektórzy uczniowie jej nie lubią. No. Ci, którzy nie są dokładni, nie bardzo lubią. A ci, którzy są dokładni, to lubią geometrię. Dobrze, no to dobra, troszkę żeśmy mieli pracy z tą dokładnością i teraz ta prosta L ma być prostopadła do K. No i ona teraz będzie, słuchajcie, bo jak odrysowaliśmy kąt prosty na naszej ekierce, jak to sprawdzić, czy to dobrze nam wyszło? Siadamy na tą jedną, o, na to jedno ramię, idealnie równiutko, jeździmy sobie, dojeżdżamy tu, ale nie skrzywić w ten sposób, czy tak. Musimy to tak troszkę dźwignąć do góry, żeby widzieć to ramię. Dobrze? Widzimy je teraz. Ja widzę to ramię tu, że to równiutko jest i widzę, że idealnie mi to ramię się tutaj też z tym tak styka. Widzę to, równiutko leży i to też. Jeżeli to tak równiutko tu mamy, to znaczy, że tutaj jest kąt prosty. A jeżeli jest kąt prosty, to te proste są jakie? Kto pamięta? Prostopadłe, prostopadłe, prostopadłe. O, one są prostopadłe, bo jest kąt prosty. Czyli to wystarczy tylko przyłożyć ekierkę. Linijkę, słuchajcie, też. Jak ktoś ma dobrą linijkę, też. Tylko linijką jest troszkę gorzej, bo ona ma to ramię takie krótkie. I może czasami jak ktoś przekrzywi źle wyjść, ale patrz, ja do linijką dojechała, to też widzicie, jedno ramię mi się tu pokrywa z linijką i to drugie też. Czyli tu bym sobie też narysowała, tylko taki malutki kawałeczek, musiałabym przedłużać. Ekierka o tyle jest lepsza, zwłaszcza jak mam większą ekierkę, nie takie maleństwa, lubicie w piórniku wszystko trzymać, no ta by się w piórniku na pewno nie zmieściła, trzeba by ją było osobno nosić, stąd ta trudność, ale w domu możecie porządnie robić. Tak, i teraz słuchajcie, tą jak przyłożę, to widzicie, że mogę sobie rysować wielkie te ramiona, nie? To można mieć taką troszeczkę mniejszą, ale ekierka zawsze jest lepsza. Dobra, czyli mam prostopadłą, ale chciałabym sobie jeszcze jakąś inną prostopadłą, to już wiecie jak to robić. Siadamy, odrysowujemy, będzie prostopadła. Przejeżdżamy gdzieś indziej, siadamy tak, rysujemy. A ktoś powiedział, a jak na dół? No jak na dół? To słuchajcie, obracamy w drugą stronę i po prostu tym drugim ramieniem sobie będziemy to robić.
Czyli jednym ramieniem siadam tutaj, na tą prostą, dokładnie przykładam. Ja to tak mówię, siadam, to się dokładnie mówi, przykładam tutaj. Tak. I teraz mogę sobie to drugie narysować tu, albo gdzieś się tam przesunę i mogę tu, mogę. Słuchajcie, jest często w matematyce, w ćwiczeniach takie ćwiczenie, no niech tu będzie jakiś tam punkt R. Jest takie ćwiczenie napisane, że proszę narysować prostą prostopadłą przechodzącą przez punkt R. No i teraz tak, gdybym to tak rysowała z góry, popatrzcie, jak przykładam tu, to widzę, że nigdy do tego punktu R nie dojadę. No nigdy, no bo to ramię mam do góry zwrócone, prawda? Więc muszę obrócić tą ekierkę w tą stronę, nie ma wyjścia, bo ten punkt jest na dole, to drugie ramię też muszę mieć na dole. Przykładam sobie tutaj idealnie do tego ramienia i muszę sobie teraz tak po nim jechać, tak idealnie po nim jechać, po tym ramieniu, patrzeć znowu, czy mi się to nie skrzywiło, nie. I tak sobie dojeżdżam, aż dojadę, słuchajcie, tego punktu R. Jeszcze raz sprawdzę, czy to mam wszystko tu dobrze, równiutko, nie przekrzywiać, równiutko, tu równiutko u góry mam, a teraz tu ten punkt, no trochę jeszcze widzę, jest troszkę za daleko, to muszę troszkę przesunąć, równiutko, właśnie w precyzji, nic na oko, wszystko równo. Teraz mocno trzymam tą linijkę, ekierkę, jak sobie to dobrze zrobiłam, sprawdźmy, czy przejdzie przez ten punkt R, przechodzi, nie? Przechodzi i mogę sobie taki kawałek odrysować. Jak najbardziej. Ja mam ostrą ekierkę. No i mogę sobie to teraz przedłużyć. Pamiętacie, czy to się tak fajnie rysuje? Czy mogę sobie to obrócić tak? Mogę. Jak komuś się lepiej tak rysuje, słuchajcie, zróbcie tak, jak Wam się lepiej robi. Dobrze? Mnie się akurat lepiej rysuje, jak to mam bardziej tak obrócone do siebie. Zobaczcie, jak Wam się lepiej rysuje. I teraz widzicie, jak ja to tu zrobiłam, to idealnie mi to tak wyszło, żadne tam mazy i wielkie, tam więcej tych prostych, fajnie, tak idealnie. I to, słuchajcie, ten rysunek zrobiłam sobie jakąś prostą. Ona nie ma chwilowo jakiejś nazwy. No jakby było w zadaniu podane, że to ma być prosta M, to ją sobie teraz podpiszę. I co to znaczy? To jest prosta M. Prostopadła, bo jest kąt prosty, do prostej L, przechodząca idealnie przez punkt R. Zgadza się? Przechodzi idealnie? Przechodzi. I takie są zadania często w ćwiczeniach. Narysuj prostą, byłoby takie zadanie, narysuj prostą M, prostopadłą, do prostej L, przechodzącą przez punkt R. No to narysowałam sobie najpierw prostą L, potem gdzieś tam zrobiłam sobie punkt R, potem przyłożyłam ekierkę ramieniem. Widzę, że tu nie znajdę punktu R, to obróciłam w drugą stronę tym kątem prostym w ekierce i równiutko się przesuwam po tej prostej L, aż dojechałam tym ramieniem równiutko do punktu R i wtedy narysowałam to drugie ramię, przedłużyłam i mam w ten sposób prostą M. Wiadomo, prosta nie ma końca ani początku, tak? Ani początku, więc możemy sobie przedłużać. W ten sposób takie jedno zadanie Wam zrobiłam. A teraz słuchajcie, myśmy chcieli narysować proste równoległe. Byłoby takie zadanie. Narysuj równoległą, prostą L, równoległą, pamiętacie znaczek? Równoległą do prostej, niech będzie jakiś tam S, przechodzącą przez punkt R. A R już mieliśmy, to niech będzie jakiś inny, przechodzącą przez punkt, tu sobie go taki damy, przez punkt B. Czyli narysuj prostą L, równoległą do prostej S, przechodzącą przez punkt B. O, i teraz równoległa, prostopadłe się fajnie rysuje, bo tylko przykładamy i od razu. Równoległe, słuchajcie, jak nie mamy kratek, no to troszkę gorzej. Ale wcale nie aż tak. Żeby narysować, że coś jest równoległe, to trzeba tak jakby zrobić dwa razy prostopadłe. Na czym to polega? Raz narysowaliśmy już sobie tu taką prostą
prostopadłą do tej L, tak? Była to ta nasza i jeszcze to też była nasza M. Czyli mamy dwie takie proste prostopadłe, które są o prostopadłe do prostej L. I żeby to było równoległe, to słuchajcie, robimy jeszcze raz prostopadłe, ale tym razem już nie do tej L, tylko na przykład do tej K. I o, mamy prostopadłe. Tu jest L, a teraz zjedźmy sobie troszkę niżej po tej drugiej. Dobrze, bo ta jest prostopadła, ale my chcemy drugi raz zrobić prostopadłe do innej jakiejś prostej, do tej S, której nie mamy chwilowo. I ta prosta S w dodatku jeszcze to musi przechodzić przez punkt B. Mamy go tu, ten punkt B, widzicie go? To trzeba tak to pojeździć teraz po tej prostej K, żeby dojechać do punktu B. O, mam go tutaj tak, o, chyba będę mogła, nie? Równiutko tu musi być to ramię na tej prostej. I teraz, o, coś mi coś zjechało, coś muszę poprawić geometrię, wszystko musi być idealne. Tak, tu równiutko, o, nie mam punktu B, coś muszę troszkę przedłużyć w dół. Równiutko tu przejdzie, o, o, dobra. To teraz muszę odrysować to drugie ramię. Odrysowałam i mogę sobie to jeszcze przedłużyć. Tak, pamiętajcie, proste można przedłużać. I słuchajcie, wyszedł mi tutaj też kąt prosty do tej K. Do tej K mam kąt prosty, prawda? Czyli ona też jest prostopadła, ta K, do tej prostej, ale my w zadaniu mieliśmy mieć prostą L równoległą do S. Zobaczcie, co nam wyszło. Czy te dwie proste L i jak tą nazwiemy S? Czy one teraz są równoległe? No są, w każdym miejscu mają tyle samo. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie sprawdzi linijko. Tutaj ta moja ma akurat 2,1 mm, tak? 2,1 mm, 2,1 mm. No i to tak widzicie, słuchajcie, że to tak się okazuje. Dwa, nie, bo tu mamy 2 cm i 6, a tu też 2 cm i 6 mm, nie? Bo tutaj jest 2 cm. Tu 5 i tu 6. Czyli 2 cm i 6 mm w każdym miejscu jest oddalone. To czy one się kiedyś przetną? Nie. To co z tego wychodzi? Że ta prosta S jest równoległa do L. Jest równoległa, tak. A przechodzi przez punkt B. Przechodzi, tak. Oj, skomplikowany, nie? Niektórzy tu tak mają kłopocik, to zróbmy sobie, słuchajcie, teraz razem, dobrze? Weźcie sobie karteczkę, jak ktoś chce trenować ze mną, to weźcie sobie razem i mamy zrobić tak, prostą L równoległą do prostej K przechodzącą przez punkt C. Jak to zrobić? Rysujmy razem. To mamy najpierw narysować jakąś prostą L. Rysujmy kawałek prostej L. Tak? Mamy prostą L? Mamy. Ona ma być równoległa do K i przechodzić przez punkt C. To najpierw sobie gdzieś zaznaczmy punkt C. Dobrze? Bo C jest łatwo zaznaczyć punkt. I teraz ta prosta ma być równoległa, czyli się nigdy nie stykać, czyli ona by musiała tak mniej więcej jakoś tak tu lecieć, nie? To jak to zrobić? Najpierw pomocniczo rysujemy prostopadłą, która będzie przechodzić przez punkt C. Prostopadła, pamiętajcie, kąt prosty. Siadamy na tym jednym ramieniu i sprawdźmy, czy tutaj dojedziemy do punktu C. Dojechaliśmy. No to najpierw narysujmy taką pomocniczą prostopadłą. Dobrze. Ona jest pomocniczo prostopadła. I ta pomocniczo prostopadła pomoże nam teraz do narysowania równoległej, bo siądźmy na tej naszej prostopadłej teraz, dalej tym ramieniem, dobrze? Ale jeździmy sobie teraz tak troszkę i dojedźmy jeszcze raz do tego punktu C i w tym miejscu odrysujmy znowu to drugie ramię, tak? Czy to przechodzi przez ten nasz punkt C? Równiutko troszkę przedłużmy, dobrze? O, przechodzi teraz przez punkt C.
ta nasza pomocnicza jest prostopadła do tej i jest prostopadła do tej, ale czy ta teraz jest równoległa do tej? Popatrzcie. Jest ona równoległa do tej. Ile tam jest odstępu wszędzie? Sprawdźmy. No, gdzieś teraz 1 cm, 9 mm, nie? A tu 1 cm i 9 mm. I okazuje się, że jak tą pomocniczą prostopadłą narysowaliśmy i zaś po niej jeździliśmy i zaś odrysowaliśmy drugie ramię, to uzyskaliśmy równoległą K. Zrobiliśmy coś takiego, dwa razy prostopadłe, no to uzyskaliśmy równoległą K. Wiem, że to czasami jest trudne, musielibyście sobie, słuchajcie, jeszcze raz ten mój kawałeczek odtworzyć tego filmiku i pomalutku to ze mną róbcie, dobrze? Bo trening czyni mistrza. Jak ktoś chce jeszcze raz spróbować, to spróbujmy razem jeszcze raz. Teraz będziemy mieć tak, prosto niech będzie, K już była, no to może jakąś nie K. O, mazy, nie? Sprzęciwo fajne. I co robimy? Gumujemy. Dobra, to weźmy sobie prostą S. Niech ona będzie równoległa do prostej T i niech to przechodzi wszystko przez punkt R. Dobra? Takie zadanie. No to słuchajcie, najczęściej w książkach zawsze już ta jakaś jedna prosta jest narysowana w ćwiczeniach, że już mamy tą prostą S. Macie takie, że prosta S już jest. Coś ona mi się tu skrzywiła na końcu, nie? Gdzieście tam właśnie? Geometrii, precyzja. A tutaj właśnie musiałam wyprostować. Czyli mamy prostą R, S. Teraz gdzieś sobie zaznaczymy punkt R i tak przeważnie już w ćwiczeniach jest zrobione. I teraz za zadanie mamy narysować prostą T. Ona ma być równoległa, równo ma leżeć, czyli nigdy się nie stykać i ma przechodzić przez ten R. To co robimy? Bierzemy ekierkę i najpierw pomocniczo rysujemy tam, gdzie jest kąt prosty, prostą prostopadłą. Tam, gdzie jest kąt prosty, jest prosta prostopadła. Siadamy sobie tym jednym ramieniem. Możemy tak usiąść, bo dojedziemy do punktu R. Jak ktoś, słuchajcie, usiadłby sobie w tą stronę, tym kątem prostym, to dojedzie do punktu R. Patrzcie, możemy sobie tak tu jeździć. Ja mam długą tą makierkę. No i co? Możemy sobie tak jeździć w nieskończoność. Dotkniemy gdzieś punktu R? No nie, bo on jest tu u góry, nie? To nie ma szans. To musimy to obrócić tak. W geometrii tą kartkę możemy obracać, jak nam chcemy. No i słuchajcie, tym jednym ramieniem jeździmy po tej prostej, aż dojedziemy równiutko do punktu R. I to musi być równiutko. Czy ja mam równiutko? Nie bardzo, skrzywiłam. To siadamy, wyprostowujemy to, żeby to było równiutko. Zaś mam za daleko ten punkt R. To muszę troszeczkę przesunąć. Zaś mi się tu troszkę zrobiło. Muszę tak to wszystko zrobić, żeby, słuchajcie, z jednej strony tu było idealnie równo. Tak, najlepiej jak to będę troszkę widzieć, nie? Mam równo? O, teraz, nie? Równiutko. Mam punkt R? No widzę go tutaj. No to spróbujmy, czy się da. O, ale troszkę jeszcze muszę przedłużyć. Tak. Tak, żebym mogła to wszystko idealnie odrysować. Jest punkt R, jest ramię, to narysujmy sobie to. Czyli mamy taką, słuchajcie, pomocniczą, prostą, prostopadłą. Jest taka pomocnicza, prosta, ona przechodzi przez ten punkt R. I jak żeśmy to tak zrobili, tak pomocniczo, popatrzcie. Ona jest bardzo pomocnicza, bo my jeszcze raz ją wykorzystamy i teraz będziemy sobie jeździć po tej nowo narysowanej. Po tej nowo narysowanej prostej sobie tak pojedziecie tym ramieniem drugim. Dojedźcie sobie z powrotem do tego ramienia i pojedźcie do góry znowu. Jak sobie możemy jechać, tak, słuchajcie, aż trafimy znowu na ten punkt R. Dobrze, tutaj równiutko, żeby się to nikomu nie przekrzywiło. Równiutko musi być tu. I musimy teraz narysować drugie ramię, żeby przechodziło zaś przez ten punkt R. Sprawdźcie to. O, tak. I zobaczymy, czy mi się to uda. O, udało mi się. Jest tutaj ten kąt prosty. Jest. Tak. Dobra, ale słuchajcie, jak zrobiłam ten kąt prosty między tą prostą tu i tą, to okazało się, że te dwie są jakie? No, równoległe.
A miało tak być, że mieliśmy jakąś prostą T znaleźć, która jest równoległa do tej S i jeszcze ma przechodzić przez punkt R. Udało mi się to zrobić, co? Tak fajnie to obrócę. Jest to równoległe, widać, jest równoległe, nie? Kto nie wierzy, niech sprawdzi linijką, ile mam teraz odległości. 2 cm i gdzieś jakieś 4 mm, nie? Sprawdźmy tu. 2 cm i 4 mm. Udało mi się. Czyli prosta T jest równoległa do S i przechodzi przez punkt R. Tak się to robi. Kto nie bardzo umie, no to musi sobie jeszcze raz wszystko od początku puścić. Razem ze mną trenować. Kto chce, może zatrzymywać filmik, puszczać z powrotem, oglądać, przykładać, robić to wszystko razem ze mną, dobrze? Ja tak zawsze na tablicy to robię z moimi uczniami, że staram się wszystko trzymać. Oni zrobią u siebie, potem patrzą na tablicę, znowu robią. Kto robi tak równocześnie ze mną, no to w końcu potem mu się to udaje. Mam nadzieję, że potrenujecie znowu dobrze. To na razie tyle. Proste, prostopadłe, równoległe. Do zobaczenia wkrótce.